Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym odcinku. To piękna sprawa, że nie opuszczacie nas, towarzyszycie i mamy dla kogo robić ten program. Bo jakby nie było subskrypcji, lajków, Waszych komentarzy, to zastanawialibyśmy się, czy to ma sens. Także dziękujemy za Wasz feedback, mówiąc dzisiaj mądrze po angielsku. Czyli za to, co dajecie nam jako zwrotną informację. Kilka razy byłem w więzieniu. Byłem niestety, na szczęście, nie za karę. Ale byłem zobaczyć te miejsca, które wcale nie są takie radosne i optymistyczne. Kiedyś, w czasie pobytu na Karaibach, kiedy pojechałem głosić miłosierdzie Boże, poproszono mnie, abym odwiedził więzienie na Curaçao. Przebywali tam w większości młodzi ludzie. Wchodziłem do celi każdego z nich, a raczej dwóch z nich, bo mieszkali po dwóch. Strażnik więzienia był przy drzwiach i dawał mi 30 sekund na ewangelizację. Wiele nie mogłem powiedzieć, ale wykorzystywałem twórczo ten czas i rozdawałem obrazki Pana Jezusa Miłosiernego. I tak było przez całą tą wizytę. Pytałem jednego z naszych księży, Michalitów, świętej pamięci księdza Stanisława Stanowickiego, który długo posługiwał w więzieniu w Bydgoszczy, jak czują się ci ludzie. On mówi, niektórzy są naprawdę bardzo skruszeni. Dokonali jakiegoś przestępstwa, zrobili ludziom krzywdę, ale nie mogą naprawić tych szkód, ponieważ ten człowiek zapłacił za to życiem. A zatem jedyne, co mogą robić, to modlić się za ofiary swoich przestępstw. I robią to bardzo szczerze. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy dostrzegli ludzi w więzieniach. Sam dał się uwięzić i powiada, że to jeden z uczynków miłosierdzia. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Ale czasami w więzieniu można być niesłusznie. Kiedyś w Walii przebywałem też w więzieniu. Miałem kilka konferencji dla więźniów, także więźniarek, które tam przebywały. Niektórzy najpierw poprosili o spowiedź. Niektórzy czuli się pokrzywdzeni, że nie powinni tutaj być. Pan Jezus spędził w więzieniu całą noc. Ciemnica to więzienie, to straszne miejsce. Kto był w Ziemi Świętej, na pewno kojarzy ten dół, bardzo, bardzo mały, ciasny. Tą noc, którą Pan Jezus spędził, to po przesłuchaniach na stojąco. Ale Chrystus wszedł do więzienia, żeby spotkać się z wszystkimi więźniami, więźniami wszystkich narodów, kontynentów, wszystkich czasów. Nie ma takiego miejsca, gdzie by nie można było odkryć obok Zbawiciela Jezusa. Mówię tak dużo o więzieniach, bo anioł też trafił do więzienia. Nie miał wyroku ani w zawiasach, ani normalnego, ale znalazł się w więzieniu, gdzie przebywał święty Piotr. O tym mówi 12 rozdział Dziejów Apostolskich. To bardzo długi fragment. Nie będę go czytał, zachęcam, abyście w wolnym czasie do niego zerknęli. Niemniej zwrócę uwagę na kilka elementów. Czytamy tam. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Piotr trafia do więzienia. To jakby pierwszy papież. Co robi Kościół? Modli się za niego. Trafił niesłusznie. Trafił z powodu wiary w Chrystusa. Ile osób trafia niesłusznie do więzienia? Byli internowani, bronili prawdy. Stawali po stronie pokrzywdzonych.
ilu było więźniów politycznych, ile wydano niesprawiedliwych wyroków. Do takich ludzi też są posłani aniołowie. I co czytamy? W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Sytuacja ma miejsce w nocy. Następnego ranka ma dojść do zamordowania Piotra. Herod miał go wydać. A więc to już są ostatnie godziny. I dopiero wtedy dochodzi do interwencji. Kościół się modli. Wydaje się, że modlitwa jest niewysłuchana. Ale Pan Bóg ma swoją godzinę. Wie, kiedy trzeba zainterweniować. Można powiedzieć, naraził cierpliwość pierwszego kościoła, czyli pierwszej wspólnoty. Ale nieraz trzeba Panu Bogu pozwolić, aby zadziałał w odpowiednim dla siebie czasie. Są takie łaski, które zostawia na koniec. Gdzie się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A gdzie się człowiek nie spieszy, to może doczekać takich łask, które przygotował Pan Bóg i wtedy on się ucieszy i Pan Bóg też. Piotr jest w niezwykle trudnym położeniu. Zauważcie, jak to zostało opisane. Jest skuty, ale nie pojedynczym, podwójnym łańcuchem. Śpi między dwoma żołnierzami. Co za hotel? Piotr i dwóch żołnierzy. Czyli jest niesłychanie mocno kontrolowany. I czytamy, wtedy zjawił się anioł pański, światłość zajaśniała w celi. Jakby zapalił ktoś żarówki. Zjawia się anioł Pana, nie znamy jego imienia. I co robi? No daje najpierw oświetlenia, potem trąca Piotra w bok. Obudził go. No ja podziwiam Piotra. Zasnął w takiej sytuacji. Nie był w hotelu pięciogwiazdkowym. Zasnął. Następnego dnia ma być wydany na śmierć. On sobie śpi. Okazuje się, że spanie to była jedna ze słabości Piotra. Zasnął na toborze i zasnął w ogrójcu. I w więzieniu też zasnął. Ale z tego snu właśnie wybudza go anioł. Trącił go w bok. Obudził go i powiedział, wstań szybko. Trąca go w bok, czyli go budzi. Aniołowie nieraz mogą nas obudzić do czegoś, co jest tak ważne, a my to przysypiamy, tracimy czujność. Aniołowie mogą obudzić człowieka do wiary, do życia z Bogiem, do nowych decyzji, do mądrych kroków, do nawrócenia. Aniołowie nas budzą. Każdy z nas ma swoje więzienie. Może być więzienie naszych nałogów, czarnych myśli, kiepskich nastrojów. Niejednokrotnie jesteśmy strasznie zdołowani, uwięzieni jakby w tym. Wtedy trzeba oczekiwać pomocy anioła. Bo jeśli modlimy się za siebie albo ktoś za nas się modli, Pan Bóg pośle swoich aniołów do paszczy lwa i do naszych więzień. Analizę tej historii będę kontynuował w kolejnym odcinku. A teraz pomyślcie o waszych więzieniach, o więzieniach waszych bliskich. Zaproście do nich świętych aniołów. Przyjdą z niezawodną pomocą. Święci aniołowie, módlcie się za nami. Was i waszych bliskich niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Któż jak Bóg?